Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapewne już słyszycie live'a, więc witam wszystkich serdecznie. Już przychodzę tutaj, patrzę co i jak. Pierwszy wbił się Jaszczur, tak więc witam cię, Jaszczur. Zobaczmy, czy wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o sam gameplay tutaj. A DualShock został odłączony. Został odłączony, bo... Okej. Już tylko muszę sprawdzić, czyli tak. Battlefield, Outlast, WWW, Dead Nation. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak tam z synchronizacją. Tutaj sobie urządzenia do odtwarzania sobie zmienimy. Priwiet, priwiet, rybiat. Widzę, że udzieliło wam się. No, muszę to włączyć. Dobra. Jak dał etowo żyć. No dobra, to rosyjski. Ja oczym plocho понимаю по-rosyjski, także nie wymagajcie ode mnie. Ostatnio z Pajlem żeśmy troszkę bekę kręcili, jeżeli chodzi z tym rosyjskim, ale to był taki rosyjski, powiedziałbym, łamany lekko mówiąc. Dobra, to sobie wyciszam. Żeby dwa razy się nie słyszeć, bo widzę, że słyszę się przez chwilę, ponieważ sprawdzałem to na głośnikach. Dobra, to co? Jedziemy. Posypało się trochę. Siemano, Monki też się wbił. Kurde, Monki, czy ty w ogóle śpisz? Powiedz mi, bo ty, człowieku, masz tam jakieś trochę inną strefę czasową. Ja wiem, że tam jest teraz normalnie popołudnie i tak dalej, czy jak to tam, nie wiem, ile to tam, 12 godzin chyba, czy 11. Ale kurde, no. Czy ty w ogóle coś robisz? Dobra, jedziemy. Jedziemy z Infamous Second Son i słuchajcie, przede wszystkim ja już tam trochę przeszedłem tego Infamous, ale będę go przechodził od samego początku i wybiorę tą inną karmę, a więc wybiorę tą karmę złą. Będę naprawdę niezbyt miłym typkiem. Tak więc przyzwyczajajcie się już do tego, że będę, no, chciałem coś powiedzieć, ale mordował, gwałcił, plądrował. Okej, dobra, idziemy. Siema wszystkim, siema. Okej, Sucker Punch, jak widzicie, twórca gry. Ja powiem wam tak. Ta gra jest naprawdę niezła. Ona jest naprawdę niezła. Poziom karmy, mistrz. I właśnie tutaj sobie już, bo on mi odpali od razu tą grę, którą miałem zapisaną. Druga 33. No właśnie, druga 33. Czyli, no to powiedz mi, co ty robisz w ogóle. Kurde, ty w robocie powinieneś być. Zapierdalać jak taki prawdziwy Amerykanin. Dobra, zróbmy tak przede wszystkim. Opcje. Nowa gra. Zrobimy nową grę. Czy chcesz zapisać przed rozpoczęciem nowej gry? Tak, zapiszmy. Rozwal skrytkę. Ok. Może zróbmy tak. I poszło. Dobra.
Tak, będę mędą, będę, no tutaj tak nazwałeś to dosyć mocno, takimi mocnymi słowami, których nie powinienem używać na YouTubie. Ale bym sobie piwko wypił jeszcze. Ale tak idź w tej koszulce. Jakbyście zobaczyli teraz koszulkę mojej żony, no normalnie byście zrobili takie ooo, jaki słodziak, bo ma takiego fajnego pingwinka, słuchajcie, dobra. A musisz mieć pieniądze. Co? A weź z portfela, tam mam 4-5 dych rozmienionych. Dobra, przeczytajcie sobie co i jak. Słuchajcie, ja nie będę za wiele gadał, jeżeli chodzi o tak. No to tańsze weź, nie? Takie tanie dla mnie weź. Nie będę gadał w czasie tych tutaj wywodów naszych bohaterów, ponieważ myślę, że powinniście sobie to przesłuchać, a ja już to słyszałem, więc myślę, że nie będę nawijał akurat w tym czasie. Córki. War Thunder. Mam nawet ściągnięte War Thunder chyba. To jest darmowa gra, jak dobrze pamiętam. Ale nie grałem w nią jeszcze. Dobra. Oglądajcie, moi drodzy panowie. Szlachta. Może też panie gdzieś tam się trafią? Monki ma zawsze wolne. Sony Computer Entertainment. Jak widzicie, bardzo ładna okolica. Ptaszki latają. No słuchajcie, nie mogę, no kurde, niedługo, jak dobrze pójdzie, będę miał dokupioną pamięć i może wtedy uda się jakoś ogarnąć mój laptop, jeżeli chodzi o nagrywanie z kamerką, bo chciałbym to zrobić. Ja naprawdę chcę nagrywać live z kamerką, bo to jest fajne, kurczę, to jest najlepsza forma takiego live'a. A no niestety mój komputer nie za bardzo... Zobaczcie, jedziemy! Będziemy malować, tak jest. I patrzcie, tutaj mogę kontrolerem tak robić, tak sobie nim ruszę, to jest akurat fajne. Pomaluję mu pierw mordkę. O, chyba jeszcze nie pomalowałem. A, jeszcze tu muszę pomalować, przepraszam. La 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 la, malujemy. Piękne graffiti sprayem nam tutaj wyjdzie, Boże, będzie lovely. Tak jest, tutaj, no, okej. Okay. I jeszcze tu musimy tak delikatnie zejść. I tu jeszcze... I za chwilę będziemy mieli piękne graffiti. Ok. Dobra. Dalej. Musimy teraz następny pomalować. Niezbyt udane graffiti, bo wiadomo, graficiarz wstydziłby się takiego szablonu, wydaje mi się. No i jest, proszę państwa. Coś tam pewnie wyszło. Proszę bardzo. Jeśli sztuka jest zbrodnią, to... W mordę. Okej. Myśl, Deci, myśl. Trochę ściszę, okej? Okay? Aha, impreza w długim domu. Wkręcę się tam, stworzę sobie alibi. Bezki, to jestem geniuszem. Siema wszystkim, siemano. Nie. No i zaczyna się nasza przygoda, słuchajcie. Jesteśmy właśnie... O, taką czapkę mam, słuchajcie. Taką czapkę dokładnie mam. Seattle 139. I gdybym... 138, przepraszam. I gdybym... Kto tam? O. Gdybym miał kamerkę, to bym grał w takiej czapce. Możesz odłożyć strzywacz, proszę? Co tu robisz? Nie imprezujesz w długim domu? Dobra, posłuchajcie sobie. Wiesz, nie mam dziś chęci na plemienne spędy. Za to ty wyglądasz naprawdę czadowo. Serio. Co robiłeś na dachu? Nic. Ja... Łobuzowałeś. Wiem, że tam jesteś, byłaś. No już! Aha! Moja żona dorwała mój portfel i w tym momencie zaciesza. No, tak, lepiej powiem, coś czuję, że nie odzyskam tej kasy. To gliniarz. No wrócę pięknie. Tu za 5 minut. Ty w tym czasie... Na razie nic się nie ominęło, jest początek zaledwie, ale tak jak Dzięki, mówię... Betty.
To już ostatni raz. No, muszę wracać do biura. Wiesz, będę grał tutaj, że tak powiem, wybierając tą drugą drogę, tą złą drogę. Dobra, śmigamy. Że też on nie ma ciekawszych rzeczy do roboty. Fabryka konserw. Witaj, wolności. Haha. Haha! Uciekłem. No, teraz już z górki. Ja no, żartuję, że nie uciekłem. Muszę się dostać do drugiego domu i zadbać o alibi. Spoko, spoko. My się tutaj pobawimy. Oh yeah. Oh yeah. Niczym parkurowiec prawdziwy. Z drogi. Z drogi, mewy. Tu oczywiście... Do góry, mój drogi panie. Zobaczmy, co tam piszecie. Ale mnie rozjebałeś z tym, jak miałeś czapkę na oczach i on trochę dźwigasz i mówisz i czapeczkę możemy sobie też dać i śmiech żonki. No, powiem ci, że żona mnie rozwaliła, jak potem żeśmy oglądali, znaczy ja oglądałem sobie ten materiał, żeby zobaczyć, jak on tam wyszedł. To sama się ona uśmiała, jak usłyszała się i mówi, o Boże, jak mnie było słychać. Ale tak nie będę nosił tej czapki, żebyście nie myśleli. Oh yeah. Szalej, maleńki. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle, szczerze mówiąc teraz? Jesus, ile ja miałem lat, jak to malowałem. Aha, dobra, tu możemy wejść. W ogóle górą chyba mogłem iść, bo tu widzę, że jest... No do gry. La, la, la. O, show, zobaczcie. Show. Aha! No i show, już mi stąd. No, dobre. Ua, fuck yeah! O, było blisko. Ostatnio taki program widziałem, jak taki dziadek próbował swoich sił i mało co się nie zabił skacząc z takiej skarpy, bo gamoń źle wymierzył i zabrakło dosłownie kilku mu, nawet nie metrów, tylko kilkudziesięciu centymetrów, kilkudziesięciu, spojrzymy w dół, kilkudziesięciu centymetrów, żeby zahaczył o skały. Marcin, uwielbiam twoje filmy, cieszę się oczywiście z tego, bo robię to też dla was, dla siebie. I patrzcie, to jest moment, kiedy możemy używać touchpada. To jest właśnie też dobre, ponieważ ten touchpad bierze udział w grze. Siema, stary. Szukałem cię wszędzie, wiesz. Może wejdziemy do środka. Zdajesz sobie sprawę, jak wkurzające jest dla mnie to, że w kółko muszę aresztować i aresztować własnego brata. To może przestaniesz aresztować i posłuchajcie, aresztować tego jak brata. Posłuchajcie, słyszycie, jest to brat. Jaki to ma być twój pomysł na życie? Mam takie dwie naszywki, znaczy dwa takie znaczki, jak tutaj ma nasz bohater. Jest cholernie zły, a ja tylko próbuję ludziom zamanifestować swój talent. Chcesz zamanifestować swój talent? Dlaczego ty się w ogóle słyszysz? Wytłumacz mi! Przed jakimi złymi, strasznymi rzeczami masz zamiar nas uratować? Bo ja tu czegoś chyba nie rozumiem. Co? Patrz. No, po prostu ktoś sobie szaleje. Trochę zdziwko wzięło. Moja żonka już przybyła. Biegnę za nimi! Nie podchodź! Zaraz wybuchnie! Nie podchodź, tak, zaraz wiem, wybuchnie. Trzymać się z dala, bo wybuchnie. Ależ oczywiście. Zobacz, jak słucham. A skąd tu wojsko? Dawaj. Podnoś no gościa. Dup! Stary. Dzięki, stary. O, mały włos. No słuchajcie, czy będę kręcił tutaj Eriksonus? Pyta się, czy będę kręcił jakieś horrory. No słuchajcie, nie wiem, jak to jest z tymi horrorami na konsolach, bo jedynie praktycznie na konsolach musiałbym to robić. Także nie wiem. Bo najlepiej grałoby mi się oczywiście na konsoli. Piszcie, jeżeli są jakieś fajne horrory na konsole, to kto wie, może coś ogarniemy. Tak, wybiorę właśnie tą złą drogę. Tą złą drogę wybiorę, a nie dobrą.
Tak, zacząłem grać od początku, już ci tu odpowiadam, Waligura. Więc jak widzicie, już się zaczyna coś dziać. W tym momencie nasz bohater... Co się dzieje, do cholery? Muszę znaleźć Reggiego. Nasz bohater, o jak widzicie... Co to kurna było? Co to kurna było? Nie chcę, co jest? Co to kurna było? Wow. Co się ze mną dzieje? Naprawdę fajnie, nie wiem jak to oglądacie, czy to wygląda aż tak fajnie, no na pewno nie jak... Przestań. Jak na tutaj moim monitorze, czy tam na ekranie. Ale naprawdę ta gra, powiem wam, że pod względem jakości graficznej, czyli tej pięknej grafiki jest naprawdę świetnie dopracowana. To jest naprawdę... No dalej. Muszę się jakoś przedostać. Ciach. Co tu się dzieje? Reggie! Zobaczcie, jak pięknie przemykam. O właśnie. Nie! Reggie! Pozdrów wybrankę ode mnie. Pozdrawiam wybrankę od ciebie. Od wszystkich. Reggie! Nic ci nie jest? Desin! Co to było? Czekaj, muszę cię uwolnić. A ty przed chwilą... Muszę cię wydostać! Dawaj. Dobra. Wyciągaj go. Luz. Wyciągaj Hama. Pomóż mi popchnąć! Dawaj, przesuń samochód. Widzicie, miałem dwa paluchy położyć na touchpadzie i proszę bardzo. Nie! W ten sposób to działa. Nie mogę tego powstrzymać, nie mogę! Dobrze jest, oddychaj. Jaką grę przypomina ci Infamous? Słuchajcie, ja dzisiaj po komentarzach słyszałem, że wielu osobom ta gra przypomina Prototype, aczkolwiek ja w Prototype nie grałem, więc nie bardzo mam tutaj to porównanie, ale grałem w pierwszą część Infamous i była ona, no muszę powiedzieć, też fajna, ale to było na PS3, więc ta grafika nie była aż taka fajna. A tutaj, kurde, naprawdę ona... To widać, słuchajcie. Będę zły, tak jest, będę zły. Będę zły! Idź za Reggiem do fabryki konserw. Nie będziesz korzystał z tych umiejętności, okej? Nie dałbym rady wrócić do ciebie, gdyby nie... Obiecaj mi, że nie będziesz, okej? Okej. Szeryfie, nie możemy wyjść! Przycisk się zaciął! Myślę, że Betty nadal jest w środku. Stary, zasuwa się stopiła. Zamknięte? Jak on się przedostał? Dawaj. Wziął i przeniknął. Możesz to zrobić? Zaraz się przekonamy. Aha, mogę! I co? Uciekli wszyscy. Nie, on nie jest! co się stało z Kolem? No właśnie, gdzieś wiem, że jest, nie wiem czy do tej gry, znaczy do tej gry na pewno, ale nie wiem w jakim zestawie jest właśnie informacja o tym, co się stało z Kolem. Tak więc... O! To jest też niezłe, słuchajcie, bo właśnie dzięki temu, że... opanowuje się dym, to zobaczcie, ja sobie na przykład zeskoczę, że opanowuje się dym, to możemy wykorzystywać właśnie te wentylatory do tego, żeby... Ops. Dobra, wejdź do fabryki. Gdzie ja muszę? Aha, tutaj jeszcze jest. Coś pięknego. I jeszcze, słuchajcie, spowolnienia kamery, naprawdę świetnie to wygląda. Musiało boleć. Ile ta gra mniej więcej kosztuje? Słuchajcie, no nie do końca wiem, tam gdzieś koło 200 na pewno, to ja wiem, że to jest strasznie dużo, te gry kosztują za dużo, stanowczo za dużo. Wow. Soczek. A po co napisy, słuchajcie? Nie słyszycie? Jest po polsku, także myślę, że no, napisów nie ma. Nie chcę zepsuć niespodzianki. Oh yeah. Zaraz tam będę, Betty! Musi pani wyjść! Łapy przy sobie! Chcę tylko pomóc! Zabieraj ode mnie! Co? Delsin! Chciałem zyskać nieco czasu i nie wiedziałem, że ktoś tu ty jest! Ty mi to zrobiłeś! Przewodnik?
Betty, wyjaśnię ci to później, ale teraz musisz stąd uciekać. Dobra, spadam. O nie, dopóki tego nie naprawisz! Aha, chcecie, no dobra, słuchajcie, to poczekajcie. A dobra, tu muszę teraz jeszcze kontynuować, ale za chwilę włączę. Większość życia spędziłem w pierdlu. Posłuchajcie. Tylko trzeba poczekać na złotą okazję. Kiedy mam swoją moc, nie da się mnie powstrzymać. Później dorwali mnie dozowcy. Tak. Wsadzili mnie do tego swojego pierdla dla przewodników. Wymyślili sposób, żebyśmy nie korzystali z mocy. Musieli nas karmić, myć, a nawet podcierać tyłki. Nie robi się tak człowiekowi. Nie robi. Była tam taka ruda suka. Lubiła igły i skalpele. Mówiła, że przeprowadza testy. Jak masz czas, uczysz się paru sztuczek. Trzeba być cierpliwym. W końcu popełnią błąd. Jak wszyscy. Na razie cicho siedzę, tak więc... Musisz słuchać. Wysłuchajcie. I patrzeć. Trzeba być czujnym. Dlatego jak ta suka wsadziła naszą trójkę do ciężarówki, ja już wiedziałem. A, macie napisy, no właśnie, okazja. Trójkątem, faktycznie. Tylko, że te napisy są tak malutkie, że nie wiem, czy wy będziecie je widzieć. Ale okej. Widziałem cię. Wszedłeś do mojej głowy. Ja? Myślałem, że to ty wszedłeś. Widziałeś to? Pierdel DOZ! Trafisz tam, jak cię złapią! Stoj! Ej! Poczekajcie chwilę. Muszę coś sprawdzić. I jedziemy dalej. Dobra. Złap Hanka. Okej, dobra, śmigamy. Ostrzegam cię, młody! Odwal się! Nigdzie nie pójdziesz, dopóki tego nie naprawisz! Jedziemy za gościem. Nie wiem, co się stało, ale być może niedługo będziesz musiał uciekać. Po co? Stałeś się przewodnikiem, chłopaku, bioterrorystą. Witam w świecie ściganych i zaszczutych. Ja stąd... Pokonaj Hanka. Nie zatrzymasz mnie. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki wszystkiego nie odkręcisz. Tego się nie da odkręcić. No to... Chociaż powiedz mi, jak nad tym panować! Nie mam czasu! Zaraz tu będzie DOZ, a ona wie, co zamierza. Gdzie jest ten ciul? Gdzie on jest? O! Ile papa nie dzieje? Gdzie jesteś? Nie spierdzielaj. Muszę stąd spadać! Nie zamierzam wracać do Kerdyn Kay! Tak, ale... Ludzie, którzy tu zaraz wpadną, ścigają ciebie, nie mnie. Widzieli cię, brachu! No dawaj, lej go! A ona potrafi wyciągnąć informacje z ludzi. Powodzenia, młody! Nie ma bata! Nie zamierzam zdychać w przetwórni ryb. Okej. Otwieramy. Wypuść mnie! Daj mi odejść! I zapomnijmy o całej sprawie! Chwila, zaczekajcie, pogadaj! No i pięknie. O, Henry, zawiodłam się na tobie, wiesz? No, mamy go, tak? Wykurzyłem stąd tego przewodnika. Dobra robota, zwłaszcza wy tam. Bioterrorystę. Henry Daughtry był bioterrorystą. Okej, jedziemy dalej. Tak mówią zdrajcy, którzy z nimi sympatyzują, ale ty... zdrajcą. Prawda? Ja... Nie jest... Widać, że suka, no nie? Denerwujesz się. Nie, skądże? Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie denerwują się z dwóch powodów. Na początku, słuchajcie, albo będzie trochę gadki, tak więc... Albo coś ukrywają. To jest oczywiście ważne dla fabuły samej. Ale potem będzie już więcej Byłeś takiej akcji. Z tym bioterrorystą. Tak więc
Będzie więcej akcji, akcji, akcji! Podzieli? Czy rozmawiał z tobą? A może wspominał coś o jakichś, bo ja wiem, spiskach? Nie, nic takiego nie mówił. Dobrze. Bardzo dobrze to słyszeć. Widzisz, toczymy zażartą wojnę z bioterrorystami, a moim obowiązkiem jest dopilnować, cokolwiek by się stało, żebyśmy ją wygrali. Ile zamierzam grać? No słuchajcie, no nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. Pani też jest bioterrorystką, w sumie... Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dobra. Zobaczcie, jak fajnie dopracowane ta mimika twarzy tutaj. Ogień trzeba zwalczać ogniem. Widzę, że nie jesteś tchórzem, a to oznacza, że coś przede mną ukrywasz. Co to ma być? Tak nie można, oszalałaś, przecież ja mam swoje prawa! A ja w każdej chwili mogę je zawiesić, jeśli uznam to za stosowne. Na przykład teraz. No to jeszcze raz. Co tam zeszło? A ja powtórzę. Nic. Ach! To ponoć boli. Co za menda, co? Ja chyba wiem, co tam się stało! Nie! Betty, nie! I co dalej? Nie. Nic. Dobrze. Dopóki nie rozwiąże ci się język, pogawędzimy sobie z tą panią. Pamiętaj, Beton masakruje. Nie, wezmę tą złą stronę, słuchajcie. Jak ona nic nie będę powie, zły. Zło, pisane przez U. Dopóki nie zaczną gadać. O, właśnie tu ktoś napisał zresztą. Zło. Czy mam się zająć twoimi przyjaciółmi? Podejrzewam, że każdy wybiera dobre. A ja myślę, że jednak dzisiejszego dnia poświęcimy plemię. A, zło. Niesławny będę. W takim razie jesteś zbędny. Nie jesteś tak uparta, prawda, Betty? Tak, to ponoć boli. To ponoć boli. Tak. No właśnie, powinienem się tak zaśmiać. Tak. Zło. Pierwszy krok. Bandyta! Nowy poziom karny, bandyta. Obudź się! Bezwzględny. Yoshi zło. Zło. Jedziemy, jedziemy. Dawać mi tutaj następnych typków. Śmiesz się jak Putin, Boże. Jak to, gdzie są cycki? Cycki? To ta stara zaraz pokaże, słuchajcie. Zamienili długi dom w szpital? Długi dom zamienili w szpital. Niestety nie możemy... Bo gdzieś tutaj... Co to mamy? O Boże... O właśnie. Jak można było coś takiego zrobić? Ilu osobom wyrządziła krzywdę? Dobra, jedziemy dalej. No i gdzie ja... Aha, tu chyba muszę iść. I nikt nie potrafił jej powstrzymać. Jest laska. Chyba laska.
Aha. Ona kasznęła. Boże, Betty! Betty, no właśnie, tak to jest, jak się jest Mendo i się sprzedaje swoich współplemieńców. Cieszę się, że cię widzę. Augustyn nie blefowała, co? Nie. Kiedy live z BF4? Nie, no nie wiem, słuchajcie, no zobaczymy, no może następny live, jaki zrobię, to będzie z BF4. A komisze chronią swoich. No każdy ma swoje gusta. Postąpiłem słusznie. Wiesz, co zrobiłaby ta suka, gdybym sypnął? Pewnie to samo, co zrobiłaby wszystkim w tym pokoju, kiedy milczałeś. No nieźle. Młody ma niezłą dziarę. Nie? Mam do ciebie coś taką dziarę? Przekaż im wszystkim, że jestem. Że jestem im wdzięczny za poświęcenie. Dzięki. Nie pozdrowię cię. Pozdrowię wszystkich. Siema. O, stary jesteś. Wow. Braciszek przyszedł. Myślałem, że po tobie. Odrobina betonu nie mogła mi zaszkodzić. Szybka regeneracja to też jedna z twoich nowych mocy. Niestety nie mam, słuchajcie, Bad Company 2, gdzie tam. Nie wiem, stary. Zakaz palenia w długim domu, pamiętasz? Sapię do mikrofonu, sapię, bo mam blisko mikrofon, dlatego. Zdrowia? Nie, Delsin. Nie ma szans, oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego. Nie. Oglądajcie sobie na spokojnie. No mówię, tutaj na początku jest bardzo dużo dialogów. I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito. Co? Ale to zaczęło się od Augustyn i jej betonowej mocy. Tak. Walić to, stary. Musimy jechać do Seattle. Tam ją dorwiemy. Ej, czekaj. Myślisz, że co? Że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? Tak, mocno oberwałeś w łeb, ale chyba pamiętasz, jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie. Reggie... To moja wina. I muszę to naprawić. No właśnie, nie, już tutaj wcześniej mówiłem, Dutkiewicz, wiem, że, chcesz że jeżeli jakiś horror będzie dostępny na tą samą mocą, rozumiem. PS4 czy tam na PS... No PS3 to tak to może znaczy, słabiej. Szkoda, że na PS4 ma tak mało gier. Potrzebujemy Augustyn. To bym... Tylko jej mocy. To bym z chęcią dobra, zagrał coś jeszcze. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro mam dym, to i betan ogarnę. Ha? Dobra, czy kupuję Watch Dogs? Słuchajcie, ciekawe jak będzie z tym Watch Dogs, bo mówię. Musiał się przebić przez całą armię dozorców, widziałem, żeby do niej dotrzeć. Widziałem pewną skuchę. Pogadamy w furze. Producentów. Furze? Ty nie masz fury. To moja fura. Ponieważ gameplaye bardzo się różniły. Te od trailerów, czy tam od tych pokazowych gameplay, bardzo się różniły i wyglądały one fatalnie, ale myślę, że otrzymamy coś bardzo podobnego, jeżeli chodzi o grafikę tutaj akurat z Infamous. Tak więc byłoby nieźle. Watch Dogs też może być bardzo fajny. Aczkolwiek mówię, to nie do końca są moje klimaty, ale miło jest coś takiego zagrać, odskocznia taka. Co to za pieprzenie? Po prostu w Seattle mieszka 500 000 ludzi, którzy nie tolerują bioterrorystów. Spodziewasz się wylewnego przyjęcia? Obudź się. Hej. Dobra, nie przejmuj się. Naprawimy cię. Nie być zły. Znajdziemy lek? Strzelanie dymem z palca. Graj, nie gadaj. No słuchajcie, no chciałbym grać. To nie oznacza, że ja nie gadać. Na tylko normalność. Ciężko. Van Gogh nie był normalny. Gandhi nie był jasne, normalny. Ale ludzie nie bali się Gandhiego, tak? Za to bioterrorystów owszem, bo są niebezpieczni. Stereotypowe pierdoły. Uważaj, uważaj! O, szlak.
No to... Zobaczcie, jak fajnie właśnie zrobione. Z buta. Co? Z but? Gdzie idziesz? Hej! Nawet pasuje ten głos temu kolesiowi. Pięknie. Czyli jedziemy z buta. Możesz ty w mordę. Widzisz to, co ja? Słuchaj, jeżeli naszły cię jakieś wątpliwości, to ja... Żartujesz sobie? To coś pięknego. Jarasz się zniszczeniem? Stary, przecież oni się bronili. Blokadę rozstawiono, by ich zaatakować. No bo to bioterroryści. Na szczęście ich nie powstrzymała. Ja też bym sobie z nią poradził. Rany, to jest jakiś postapokaliptyczny... To chyba statek matka. Co to było? I w tym momencie idziemy skopać parę dup. Jezu, Tessie. Hej, hej, żyjesz? Czy żyję? Mało powiedziane, stary. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. Oh yeah, stoi. Tak. O tak, nowej i to lepszej. Delsin, to nie jest ulepszenie, stary. Mamy rozwiązać problemy, które już masz, a nie mnożyć je. Myślisz, że Augustyn siedzi na tyłku i czeka sobie? Muszę się doładować. Słuchajcie, no mógłbym spróbować odpalić to 1080. Dobra, nie gadam. Na razie. Na dobranie się do Augustyn. Inny sposób? Mam, o czym ty mam gadasz? Mam parę znajomości w Seattle, okej? Okay? Na przykład w policji. Nie, jak nam pomogą, nie, 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 to może... Nie. Tym razem nie będziesz dużym braciszkiem, który wszystko grzecznie załatwi. Ja, to nie jest twój problem do rozwiązania, tylko mój. Halo, ja nie... jest tam ktoś? Słyszycie mnie? Patrz, idealnie. Chcesz naprawdę komuś pomóc? Wybaw tę damę z opału. To nie... Halo, proszę pana! Dobra, okej, okay. Idziemy razem. No już. O nie, 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 nie. Ja nie... Sam się baw w superginę, okej? Okay? A ja cię potem jakoś dogonię. Dobra, ale masz nigdzie nie łazić. I na litość boską niczego nie dotykaj! Już ja sobie dotknę. Powiem wam, że podoba mi się ta postać. Naprawdę podoba mi się ta postać. Kandydat numer jeden. W tym momencie wyssiemy energię, okay. A więc zdobyliśmy jeden odłamek. Ej, stary, korzystałem z tego! Może by tak uzupełnić zapas dymu? Aha, zapas dymu, no właśnie, przydałoby się. Dobrze jest. Jak widzicie, możemy teraz... No tak, to powinno pomóc. Okej. Okay. Dawaj mi tutaj. I w tym momencie mamy 4 odłamki. Stary, nie uwierzysz, co tak pikało. Dawaj tu do mnie, dobra? Mam tu autobus pełen ludzi z organizacji humanitarnej. No jestem. Próbowałem ich przekonać, żeby opuścili autobus, ale oni za nic nie chcą zostawić lekarstw. No to powiedz im, żeby... To zajmie wieczność, musi być szybszy sposób. W tym momencie, moi drodzy, widzicie, że mamy żarowy pocisk, a więc możemy go ulepszyć, możemy ulepszyć swoją moc, tak więc... jedziemy z koksem. R2. Nikt? Jeden. Nie! Nie powstrzyma! Delsin, zabroniłem ci tego... Sorry, Reggie, ale polubiłem siebie w roli superbohatera. Dawaj mi tu. Delsin, dawaj. Ja nie? A, coś przerwało. Chyba niechcący cię wyciszyłem. Jedź, 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 misiu. Jedź, jedź, jedź. Nie zła zadyma, co? Droga wolna. Walimy prosto do Seattle. Słuchajcie, jeżeli chodzi... Aha, dobra, to jeszcze obejrzyjcie ten dialog. Ready, otwiera, jedziemy. Nie, no bez jaj. Halo? Hej, Delsin, mamy tutaj problem. Część pasażerów widziała niestety, jak używasz mocy, żeby oczyścić drogę. No i? No i boją się ciebie. Co? Mówiłem ci, że tutaj bioterroryści nie są lubiani. Znaczy, że co? Nie pozwolą mi wsiąść i posadzić tyłka gdzieś z tyłu autobusu? Nie, nie chcą.
żebyś ty wsiadł. Nie chcą cię tutaj widzieć. Jak ty wsiądziesz, oni wysiądą. Wali mnie to! Niech idą z buta! Myślą, że nie rozwalę tych drzwi? Nawet nie próbuj. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Nic na to nie poradzę. Proszę pana, on chce wsiąść! Jedźmy już! Zaraz! Proszę o spokój! Słuchaj, przewiozę ich przez most i po ciebie wrócę, okej? Okay? To mi zajmie 5 minut. Przykro mi, stary, nie mogę. Nie, nie mam czapki na sobie. 5 minut. No dobra, jedziemy dalej. Siemaneczko. Włącz GPS w telefonie, na wypadek, gdybyśmy się rozdzielili. Wszyscy. O, że niby teraz? Jak widzicie, mamy już minimapę. Jest nieźle. To jakieś mieczyki. To nie za bardzo kumałem, o co tu chodziło z tym. Ej, no co jest? Wszyscy kierowcy oraz piesi są proszeni o natychmiastowe... Brzmi jak przydatna informacja. Delsin, muszę pomóc pracownikom DOZ. Szukają ewakuacji mostu. Reggie, jesteś tam? Co jest grane? Dawaj, śmigaj, halo! Śmigaj, misiek. Ej, ej! Trzeba pomóc coś? O, w mordę. Szabrownice. Ej, to jeden z mutantów! Człowieku. Wow, nie, 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 nie! Dobre. To było dobre. Zło. Tak powinien się zaśmiać i powiedzieć zło. Strzelanie do mnie? Głupi pomysł! No właśnie, głupi pomysł. Dawaj. Misiek. Oh yeah! Fuck you! Bitch! Ja! Gdzie? Nie ma zmiłuj się, słuchajcie. Podaję się! Nie rób mi krzywdy! Nie rób mi krzywdy. Teraz nie rób mi krzywdy, tak? Wykończ. Wykończ, motherfuckersa. Nie usłyszałem, proszę. Jak mamy być źli, to mamy być źli. Zło. Ups. Powiem wam, że sterowanie też jest dosyć przyjemne. Co się stało do cholery? Zadyma była. Cholera, odpowiedz! Zadymo. O mój Boże. O mój Boże. To był most? Fajnie musiało to brzmieć. Oh my God. No właśnie, coś rypło. Nie wiadomo co. Już wiadomo co. Heliki przeleciały, zrobiły swoje. Apache. Idę po ciebie, Reggie. Plus 10 do wyglądu czapencja daje. Nie no, spoko, gdybym miał kamerę, słuchajcie. Dawaj. Czyń cuda. Gdybym miał kamerę, to bym normalnie w czapa grał, słuchajcie. Rosi mów po rusku. Nie, ja tylko mówię z Pajlem po rusku, jak gramy. Dla beki. Dawaj. Stojąc na samochodzie, wystrzel się w powietrze. Dobra, tak trzymać. Ciach, proszę bardzo. Et voilà, jak to mówią. Okej, okej, spokojnie. Coś pięknego, no nie? Coś pięknego, coś lovely, lovely, lovely.
Kolejna moc nas czeka. Proszę bardzo. Dostałem tą grę. Zajumał. Można tak powiedzieć. Cia. Teraz możemy jeszcze latać. Przez chwileczkę. To zły moment, Betty. Zwijałeś, zanim skończyłam z tobą rozmawiać. Wiesz, miałem inne plany. Słyszałam, że ponoć wybieraliście się z Reggiem zwiedzić Seattle. Naprawdę, muszę kończyć, Betty. Buziaki. Buziaki. Buziaki, buziaki, Betty. Co? Moja żona ma bardzo posymującą grę. Już prawie ci się udało. Dobra. Oh yeah! Tak się... Cholera! Most zbiegła rodem! Zobaczcie, czyż to pięknie nie wygląda. Naprawdę trzeba przyznać, że postarali się, jeżeli chodzi o graficzne doznania w tej grze. Z sidym. Wow, mało brakowało, abym spadł. Come on! Get the fuck out of here. O Boże, autobus! Reggie! Co wy tam piszecie? Minąłeś odłamek. O, tak? Nawet nie zwróciłem uwagi. Może? Śmigamy. Pomóż mi! Kontuzja się odnowiła, co? Dobra, chodź. Jak wisi. Pytanie, gdzie ci ludzie z tego autobusu? Zobacz. Wow. Widzę, że coraz lepiej panujesz. To by było zbyt piękne, żeby każdemu dali. Jedynym minusem jest to, nagle bym miał milion widzów. Nie ma minusów, to jest po prostu zajebiste. Mówisz? Zajebiste? A co powiesz na gości, którzy tak bardzo chcą ci zrobić kuku? Jebitne. To jest minus? Jebitne. Tak. Słuchaj. Może damy jakoś radę przedostać się przez ich ochronę, bo nie jesteś normalnym bioterrorystą. Normalnym? Czyli według ciebie normalni to są ci, których DOZ spędza jak owce na rzeź do laboratoriów. Nie, Reggie, nie jestem normalny. Widziałeś, co było tak, na moście? Damy radę! Zobaczmy, czy uda nam się przekraść jakoś przez posterunki. Łatwiej byłoby poruszać się po mieście. Okej, dobra. Zrobimy to po twojemu, dyskretnie. Proszę cię, obiecaj mi, że nie będziesz przeginać. Kiedyś mówili na mnie luzaczek. Nikt tak cię nigdy nie nazwał. Nie chrzań. Naprawdę cię to martwi? Ci dozowcy może nie dysponują taką mocą jak ty, naturalny bioterrorysta, ale mają jej wystarczająco dużo, żeby spuścić ci niezły łomot. No, świetnie. Właśnie popsułeś mi moje wakacje w Seattle. I pół litra na głowę? PS4 i pół litra na głowę. Słuchajcie, będę musiał z nimi pogadać o tym, żeby tak zrobić. Nie wiem, czy to przejdzie. Jak już będzie po wszystkim, skontaktuję się z kumplami z policji. Spróbuję uzyskać dostęp do ich baz danych. Proszę cię, abyś w tym czasie nie robił zamieszania. I tak dobijesz do miliona, Yoshi. Nie, słuchajcie. Dobra. Do miliona to ja nie dobiję. To nie ma szans. Bym miał chyba z jakieś 100 lat może wtedy. Ale ja się cieszę z tego, co mam. To zarejestrowana broń. Jestem funkcjonariuszem policji. Jezu, nie wpuszcza mnie do fury. Nie chcę poznać z kumplami. Oddychaj ciszej. Nie da rady.
Puszczać mnie! No. Open. Let's dance. Have a time. Have a time! Okej. Umieść palec i właśnie w tym momencie będziemy wykorzystywać nasz touchpad. Proszę bardzo. Przetwarzanie. Uwaga, wykryto przewodnika poziomu pierwszego. No i niestety lipa. Czyli flaszkę PS4 i ogórki kiszone, dobra. Wszystko jasne. Uciekaj, Delsin! Chrzanić to! Pewnie, że chrzanić. Nie ucz mnie, jak mam się bić! Gdzie oni są? O, jest odłamek. Oh yeah! Fuck yeah! Kolejny odłamek. O tak, no lub. I kolejny... O kurde, ale mi sieknął. Wow! What the fuck? Jak ja się tu znalazłem? Nieźle, nieźle. Dawaj. Okej, kolejny odłamek. Jest lepszy. Dostępne mam ulepszenia, ale jeszcze tego nie będę robił. Jeszcze nie będę ulepszał. O, to musiało boleć. Stop. Twoje moce regeneracyjne zawodzą. Siach! Regi, na wieżę! Widzę ich! Gdzie? Z powrotem tutaj do mnie. Pamiętaj! Cywile są niewinni! Cywile są niewinni? Cywile też są winni. Mam być zły, to będę zły. Dawać mi tutaj mocy więcej. Mocy przybywaj. Trzeba się uzewnętrzniać! Zło. Boże, potrzebuję pomocy. Będziemy źli i wyściemy z niego energię. A co? O kurde, mało brakuje, a zaraz mnie załatwią. O, wiej. Delsin, rozdzieliliśmy się. Wykończ. Tak, u mnie w porządku. Stoj. Tak jak prosiłeś, siedzę cicho. Gdzie? Zadzwonię, jak tylko będę coś wiedział. Znajdź źródło mocy. Naprawdę będę wykończono cywila. Naprawdę będę niezłym gnojem. Okej, czekajcie, co tu biegnie? A, cywil. Dobra, tego już zostawimy. Okej. A, dobra, tu nie tu. Muszę iść do tego posterunku. Mobilne centrum muszę zniszczyć. O kurde, nie mam tego. Nie mam energy. Muszę sobie pożyczyć małe co nieco. Będę zły. Zło. Nie będą mnie za bardzo lubić. Życie. What? Masz coś? Gazetę. Gdzie wszyscy idą? Metro. Ma metro. Czekajcie, nie tu. Rozejdźcie się do domu. Kopa w dupę, kiedy. Okej. Okay. I to jest piękne, zobaczcie. Jebiby. Dobra, teraz będziemy musieli, że tak powiem, znaleźć... Tu mamy w ogóle takie dymki, zobaczcie. Jak widzicie. I dzięki temu jesteśmy w stanie znaleźć właśnie dym. Tak więc możemy sobie zapodać jeszcze więcej energii. Oh yeah. Co jest do cholery? Mieliście bronić tych ludzi przede mną! What? Desin, mam dostęp do bazy danych policji w Zjedlu. Okazuje się, że DOZ ma oczy i uszy wszędzie.
No to trzeba wyłupić im oczy i obciąć uszy. Dobra. Wykończ. Jakiego kopa dostał? Jesteś w pobliżu jednego z ich mobilnych centrów dowodzenia. Jak je wyłączysz, będzie im trudniej cię namierzyć. Mobilne centrum dowodzenia. Okej, okay, muszę się na chwilę schować. No, niestety niezbyt dobrze się czuję. Ale jak widzicie, tutaj mamy gdzieś jeszcze zaraz. Tu mamy dymek. Będziemy mogli go sobie pożyczyć, ale jeszcze nie teraz. Metalowym czymś wow. Na dachu. No dobra. Po każdej stronie masz 4 panele. Hej. Kilka. Rdzeń się przegrzeje i będzie odsłonięty. Okej, rozwalić panele. Kumam. Rozwalić panele. Obszar zamknięty. Dobra, gdzie są te miszki? Dobra, tam ich widzę wszystkich. Cudowne uczucie! Cudowne uczucie! Oh yeah! Hej! Żarty? Yes! Tak się robi. O kurde, za chwilę będzie bolało. Musimy uciekać. Na chwilkę, wycofamy się. Bo niestety, ale było ciężko. Tak jest! Tego misia musimy rozwalić, bo on jest trochę mocniejszy. Zaraz. Oj! Tak, pięknie. Ktoś jeszcze coś chce? Wow! O cholera, ale siepią chłopaki. Musimy się troszkę zakręcić. Kurde, ja nie mam już tego. Nie mam mocy, że tak powiem. Gdzie jest tutaj jakiś dymek? Tu jest. Okej. To musimy zniszczyć, no właśnie. Karel. Wyjazd. Dobra, teraz będzie jebnięcie. Ups. O, skończyło się. Musimy doładować trochę energii. Dobra, tu jest jakiś wjazd na górę. Uwielbiam te motywy właśnie takie. O, tu jest jeszcze jeden koleś. Pamiętaj, odszukaj mobilne centrum dowodzenia i zniszcz. Cześć. Wracaj. Świetnie. No, do góry. Do góry, misiek. Ale zaraz walniemy z plecie. Zaraz walniemy z góry także, hehe. Dobra. I to jest ten moment. No mówię, no kto, wiele osób twierdzi, że jest bardzo podobny do Prototype. No i mówię, ja nie grałem w Prototype, więc nie za bardzo mogę się na ten temat wypowiedzieć, czy jest on podobny. Ale właśnie. Przyjechało małe co nieco. Jak widać, misiek jest poważnych. W tych mniejszych. O, DOZ zaczyna ostro grać. Zdecydowanie wolę tych mniejszych. Wyjazd. Dobra, musimy zebrać. Wow. Fuck off. Wow, ale sieknęli mi. Dobra, na chwilę musimy się schować. Dobrze by było tak w ogóle. Poczekajcie. Ustawię sobie moc lepszą. Szybkie wysanie, podwójny dymny doskok w powietrzu.
Wyskok z samochodu. Aha, dobra, to... Okej, okay. Walka wręcz, wykończenie, uderzenie. Wymagana dobra karma, szybkie wyssanie. Może dymny pocisk, on nam... dostępną już, dobra, weźmy. Żarowy pocisk. Nie możemy go wziąć, ale weźmiemy sobie to. Już niestety nie mamy. Wymagane odłamki 2, a my mamy 1, ale co prawda tu gdzieś jest jakoś blisko. O. Krótko i na temat. To jest. Wyjazd, miśki. Nie wiecie, z kim gracie. Nie wiecie, nie macie pojęcia, co? Oh yeah. Dawaj. Bo potrzebuję małe co nieco. Ulepszenie możemy zrobić. Teraz zrobimy właśnie jeszcze jedno ulepszenie. Poczekajcie. Okej, szybkie szybsze wyssanie. Wow. Tu mi ten bruździ, kurde. Wow, misiek. Dobra. You're dead, bitch. Przydałby się ten minigun, słuchajcie. Dobra, gdzieś tu jest jeszcze. Właśnie zdałem sprawę, że ci żołnierze dysponują cementowymi mocami, mam rację. Wystarczy, że wyścisz moc z jednego z nich i możemy wracać do domu. Jeśli to nie zadziała, to możemy wypuścić kogoś. Uratowano podejrzanych. Chyba zrobiłem dobry uczynek, ale to już tak z przyzwyczajenia. Dobra, nieważne. A, tu jeszcze jeden. Dobra, będziemy wypuszczać chociaż podejrzanych. Nie będziemy aż takimi szujami. Dobra, gdzie? What? I co ja teraz mam zrobić? Zaraz, gdzieś tu jest? Czyżbym tu do góry miał wejść? Dobra, dawaj. What the fuck? Kurde, nie pamiętam, co ja tu miałem zrobić. Wyścij dym. Dawaj, pierw dym wyścij. Wyścij dym. Aha, wyścij przeciwnika. Dobra. O, w mordę. Jak się ma sprawa z PS4? Nadal jest wadliwa? Słuchaj. Ja, szczerze mówiąc, nie miałem... problemu z PS4 jak na razie i odpukać oczywiście. Tak więc, no nie wiem. Nawet nie miałem, słuchajcie, jak dotąd problemu z padem, ponieważ nakładki na analogi te gumowe zdarzało się i przynajmniej u kolegi właśnie też tak było. Ej. Okej, okay, misja ukończona. U kolegi akurat też tak było, że kopa w dupę się został. Twoi ziomale z roboty. Że właśnie te nakładki mu się wytarły. Po całym mieście. Policja non-stop. Tak delikatnie mówiąc. Niestety DOZ milczy na ich temat. Ale dowiesz się, gdzie się znajdują. Dobra. Prawda? Te świecące punkty, które tutaj widzicie. Super, to weź prześlij mi namiary na telefon. Żebyś mógł z nich to są właśnie odłamki. Wow, mój brat chce, żebym nie miał kompletu mocy, gdy stanę do walki z najgroźniejszą bioterrorystką. Tego nie powiedziałem. No to okay, chyba gdzieś nie lata jakiś, tego jakiś spodek. Ale prosto do Augustin i bohatersko kończę sprawę. Ale nie wiem, co jest, z tego wyniknie. Gdzie jest ten spodek? Okej, rozumiem. Słuchaj, prześlę ci te namiary, tylko trzymaj się od niej z dala. Gdzieś tu jest. Jest. Stój. Dzięki, stój. Że jesteś najlepszym bratem. Nie, najlepszy brat zamknąłby cię do końca życia w szafie, w Salmon Bay. Wow, dziękuję za troskę, okay. Ale nie wiem, dobra, czy mamy następną. Nie powstrzymać przewodnika. Możliwość rozbudowania mocy. Tu zresztą też jest jeszcze jakaś imprezka, którą za chwilę zakończymy. Raz.
Okej. Gdzieś tutaj to spadło. O, jest. Wyssi odłamek. No dobra, mamy kolejny odłamek. Dostępne ulepszenia mamy, ale jeszcze nie będziemy ulepszać. A tu jeszcze jest jeden odłamek. Nie zauważyłem go wcześniej. Wow. Zło. Przewidzące oko. Dzwoń. Ktoś do mnie. Dzwoni się powiedzieć. Ktoś do mnie naparza. Przygaszeni i poddenerwowani. To skutki stanu wojennego. Stoj. Jeśli chcesz kontrolować ludzi, musisz ich złamać. Masz. Okupanci są dobrzy. Nara. Próbuję ci zatrzymać tę opinię dla siebie. Zło. Wow! Trochę im zrobiłem jazdę. Tak się robi! Tak się robi za dymę! Pięknie! O! Tycha, nie jeden. Gdzie jest tu jeszcze jeden? Ktoś do mnie celuje w ogóle. To jest jakiś misiek. O, skończyła się moc. Musimy zapodać coś. Dobra, wbijamy się na górę. Dobra, jest tutaj dymek. Ale zrobimy jeszcze jedną rzecz, ponieważ mam możliwość dobrania sobie jeszcze jakieś mocy. Ogień ciągły. Odłamków 5. I mam tych 5 odłamków. I co to jest? Zwiększa liczbę dymu, które można wystrzelić w ciągu serii. I to jest właśnie ta różnica już w tej chwili pomiędzy byciem dobrym, a byciem tym złym, czyli wybraniem tej innej karmy. Bo tego akurat nie miałem dostępnego w przypadku tej dobrej karmy. No, strzelasz do mnie? Nie widziałem, jak go leje w ogóle. Ej, jeszcze żyje? Serio? Gdzie on jest? dobre. Teraz, ktoś tu jest chyba. Żdziwko cię złapało, co? Nie ma tak lekko, misiek. Dawaj. Do kogo ty strzelasz? Otrzymuję zbyt dużo obrażeń. Dobra, słuchajcie. Musimy zrobić taką małą zadymę. Dawaj dym. O, mało tego dymu było. O, teraz już lepiej. Teraz będzie więcej dymu. O, ty chamie. Fuck off. No bierz dym. Teraz będzie jazda. Jeszcze gdzieś ktoś jest? No tu w ogóle ich jest w cholerę. No chodź. Chodźcie, miśki. Tak się robi. Zadymę. Come on, dajcie mi spokój trochę. O ty chamie, zwiał mi. Gdzie on jest?
Za chwilę zrobimy tutaj zadymę z tym. Ło, musimy się schować na chwilę. Ło, bo za chwilę wyrwiemy. Zresztą nie mam za dużo energii w tej chwili, więc muszę znaleźć jakiś dymek. Już mamy. Dobra, jest nieźle. Gdzie jesteś? O ty chamie. Patrz, patrz, patrz. O ty. Co to? Co tu się dzieje? Co to było w ogóle? Pięknie. Dobra, możemy teraz zająć się tym generatorem mocy. O, najlepsze jest to, że nie mamy. Dobra, będziemy musieli tak sobie poradzić. Dobra. Dobra, teraz już będziemy mogli zniszczyć generator mocy. Poczekajcie chwilę, poczekajcie. Bo widzę, że ktoś tutaj fisiuje. Zgłoś się jako spam. Zablokuj użytkownika. Okay. Ok. Poczekajcie, poczekajcie chwilę. Okej, wróć do najnowszych komentarzy. Dobra. Widzę, że znalazł się jakiś gamoń. A tak więc niech mu ziemia lekką będzie. My sobie pozbieramy nasze odłamki. Widzimy je zresztą na minimapie. Gdzie jest ten ostatni? A, dobra, to jest. Ej. Dobra. Mamy kolejny. Tak więc możemy lecieć, zdobywać kolejne to ulepszenia. Jestem zaraz, zastanawiam się, bo tutaj widzę, że jedzie jakiś patrol czy coś. Nie wiem, co to jest, ale wyjdziemy mu naprzeciw. Dobra, gdzie? Co to jest? A to jest strażnik jakiś Teksasu. Generalnie mogę... Eliminowano policjantów. Generalnie mogę ich eliminować. No to wygląda. Lecimy do następnego punktu. Tutaj są jeszcze do tego te punkty mocy gdzieś. Hey, hello. Dawaj. O, to mi się przyda. To mi się przyda. Śmigaj, śmigaj, misiu. Jak widzicie, poruszanie się w tej chwili po... Ja
pierdziele, ilu jeszcze dozowców jest w tym mieście? Całe szczęście, że masz przewagę. Mogę się tutaj przenosić. Osoba może przemieszczać się bardzo szybko. I bezszelestnie. Poza tym to, że jesteś sam, uśpi ich czujność. Nie spodziewają się ataku. Nie wiem, może jak im to narysujesz, to się poddadzą. Nie będę psuł niespodzianki. Słusznie. Dobra, mamy ulepszeń trochę więcej, więc zastosujemy coś. Co tam? Yoshi, pierwsze wrażenia. Jeżeli chodzi o grę, to tak jak mówiłem, to słuchajcie, możecie znaleźć moje pierwsze wrażenia w recenzji. Dobra, zapodaj. Chyba więcej nic nie mogę odblokować, na to wygląda. Nie, już więcej nie mogę nic odblokować. Wrażenia jak najbardziej pozytywne, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą grę. Wszystko oczywiście kwestia gustu tutaj, to... punkty kontrolne. Dobra. I kamery. Takie są korzyści grania na własnym boisku. Tyle, że to nie Dobra. Jest ich boisko. Zrobimy zadymę teraz. Spróbuj im to powiedzieć. Pięknie. Dawaj. Dawaj nową moc. Czekajcie jeszcze chwilę. Okej, to się nie uda. Oby się udało. Wow. Jeszcze sobie odświeżę tutaj. Poczekajcie jeszcze chwileczkę. Okej. Wyciszę tutaj. Okej. Gdybyś miał supermoce, to co byś z nimi robił? Jak to co? Mamy teraz dostępne rakiety, jak widzicie, a więc możemy... odszukaj przekaźniki, dobra, a więc możemy zrobić naprawdę niezłą zadymę już w tej chwili. Zobaczcie, jak można ładnie się przynosić to teraz z miejsca na miejsce. Czy ktoś do mnie strzela? Żart nie wąski, słuchajcie. O nie, misiu. Takie rzeczy tylko weże. Ja nie będę się z wami szczypał tutaj. Tutaj jestem. No to masz. Wrzaski i krzyki. Widzę, że no, faktycznie... traktuje mnie już jako najgorszego chama. Gdzie jest ta? O, gdzie jest to coś? Dobra, jest. Dawaj mi to. To nie twoje. What? Protestujecie? Protestujecie przeciwko mnie? I co, już inaczej trochę, co? Oh yeah! Coś pięknego! To było pięknie wykonane. Dobra, lecimy dalej. Musimy zdobyć kolejną zdolność jakąś. Zastanawiam się... Zaraz, dobra, wbijemy się na górę. Reggie! Przekaźniki na pewno ucierpiały w wyniku tej demolki. Ten tutaj jest zakręcony na amę. Nie licz na to, że dozowcy pożyczą ci klucze. Będziesz musiał wszystko otworzyć samemu. Tak się składa, że mam wyczesaną sztuczkę, która mi w tym pomoże. Dobra. Patrzcie na to teraz. To będzie dopiero uderzenie. Uderzenie z góry. Będzie. Uwaga, tam na dole! Uwaga, tam na dole, uwaga! Uwaga, tam na dole! Tak jest! Nieźle, co? Ty nie zginąłeś? Kultureczka? Żart? Wow, co to mi walnęło? Ej, co wy żartujecie?
Dobra, jednego z DOZ. Wow, 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 kolego, kolego. Dawaj dym. Dawaj dym. Dobra. Mamy odpowiednią ilość. Ten jak stoi, jak się podaje. Peszek, co? Misiek. To było świetne! Żebyś wiedział. Damn right. Faktycznie. Faktycznie można niezłą zadymę robić. Dzięki byciu złym. Zło. Ktoś do mnie cały czas strzela, cholera. Dobra, ale tu mamy jeszcze jakiegoś mika. Fajny jest ten dźwięk zabijania tych koleci. Masz. Szybko tutaj. Tak, pełna moc. Okej. Mamy dostępne ulepszenia. Wy spadajcie. Uratowane podejrzanych. Jestem taki zajebisty. Co tam piszecie? Marcin, zerknij, czy Tarność gra w BF4. No to w tej chwili... No nie wiem. Aha. Czy generalnie ten, na tym gra w BF4? Zobaczmy. Jak chcecie, żebym sprawdził, dobra, online. Ale chyba nie, wątpię, żeby Tarność o tej porze... Modern Warfare 2? Aha, to są ludzie na tym. Także Tarność, a Tarność gdzieś będzie na końcu. Nie, Tarność nie gra. Tarność nie gra w BF4. Muszę lecieć jeszcze, zdobyć kolejną zdolność. Co ona powiedziała? Czekajcie, bo mnie zawsze zastanawiało ten znaczek z tą muzyczką, bo nawet tego nie sprawdziłem ostatnio. No nieźle. What? I po kamerce. Yeah, baby. Myślę, że jak zdobędę jeszcze jedną umiejętność, to będę mógł wjechać Augustin do tego jej zameczku. Spokojnie, tak jest. Zapomniałeś, że ona własnoręcznie rozwaliła most z żelazo-betonu? Aha, czyli jak rozumiem, nie wierzysz w mój sukces, tak? Raczej nie. Raczej nie. Proszę, tego nie widzisz. To miejsce jest opustoszałe. Tuzowcy obchodzą z każdym miastem, do którego ich wzywają? No, podobno. Dlaczego mieszkańcy się w ogóle na to godzą? Dlatego, że większość ludzi nie przedkłada życia nad wolność czy szczęście. Kabum! No niestety, misio, masz przesranę. Okej. Okay. I wysysamy. Kto ogląda taniec z gwiazdami? No ja nie. O tak, to mi się podoba. Znaczy, czy tu się ktoś pyta, czy jest dla mnie dobra, znaczy najlepsza strona zła, czy dobra? No, szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo podoba mi się bycie z drugiej ręki jest też i złym w tej... O, ej, kolego. Reggie, zużyłem już wszystkie przekaźniki. Dawaj więcej! Nie, nie, nie ma mowy. Za bardzo się czułeś w ten cały bioterroryzm. Musisz posiedzieć cicho przez jakiś czas. Jak to posiedzieć cicho? Czuję lubię się świetnie. Ej, ktoś tu do mnie strzela. Chcę więcej wrażeń. Nie. Kto to do mnie strzela? Ej, jeszcze tu są jakieś miśki. Ale dopóki się nie ogarniesz, nie posuwam sprawy naprzód. Okej, okej. Siedział cicho. Cokolwiek to znaczy. Ale pięknie, pięknie, pięknie. Nasza zła karma rośnie.
Options. Mamy możliwość ulepszenia sobie jeszcze czegoś. Okej. Okay. Co my możemy sobie ulepszyć? A, to jest jakaś siarkowa bomba. Unicestwiające uderzenie. Wyląduj dokładnie na przeciwniku uderzeniem komety, aby go unicestwić i zyskać złą karmę. No dobra. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Ile już tam leci ten live w ogóle? Bo szczerze mówiąc, powiem wam, że już trochę zmęczony jestem. Moja żona już też ledwo kłapie. Idziesz się myć? O, już oczętami ledwo co kłapie. Tak więc jeszcze chwilkę zagramy. Zrobię takie... jeszcze może tutaj te misje poboczne jakieś. Bo widzę, że są tutaj jeszcze dostępne. No, mówiłeś, że chcesz zobaczyć to miejsce, jak będziesz w Seattle. O, nie gadaj, Space Needle? Space Needle. Gdzieś tu jest... Zaraz, gdzie jest ta misja? Jest możliwość rozegrania... A, tu jest możliwość rozegrania kolejnej misji. Jak widzicie? Wystarczy tylko zrobić coś takiego. Tajny agent DOS ugrywa się w tłumie. Użyj zdjęcia, aby go odnaleźć. Okej. Okay. A, jest. Gdzie on jest? Co to cham? Gdzie on jest? Hej. Stój. No to chamidło. Stój, misiek. Jest, mam cię. Nie zadziera się z Zohanem. Kamera zniszczona. Ale możemy też graffiti. Powaliło cię już do reszty? Ej, jaki twardziel, kurde. Dobra, zróbmy tak. Bo cholera. Niezbyt dobrze to wygląda. O Jezu, sorry. Sorry. O, wow. Spadamy. Dobra, wejdźmy do góry. Musimy zapodać dymek. O kurde, tu jeszcze jeden jest. Wow! Ej, gdzie jest ten psiek? Dobra, znajdźmy jakiś dymek. Może tutaj właśnie zapodajmy. No i mamy. O, ale mi sieknął. Wow. Okej. Gdzie jest ten misiek? Ej, nie żartuj se. Aj, prawie go miałem. Gdzie on jest? W ogóle co to za zadyma w ogóle? Skąd ci kolesie? Okej. Bardzo nawiedzeni. No i mam was. I na co wam to było? Patrzcie na to. Oj! Tak niewiele brakowało, abym miśkę rozpiżył. Stój. No patrz, no. Sorry.
Ale mi sieknął. L1, aby wystrzelić rakietę żarową. Na razie nie chcę. Zaraz muszę... muszę zapodać trochę dymku. Zaraz. Kurde, ale ich tu jest. Pięknie. Zapodajmy tak. No, panowie, szlachta. O tak, solidne. Zapadaj jeszcze raz. To jest właśnie dobre, słuchajcie, można sobie tą energię naprawdę odradzać i możemy... O, że jest jeszcze? No, no, no i co teraz? Niepotrzebne to było, panie dzieju, niepotrzebne. Nie macie mnie w zasięgu? I nie będziecie mieć. Okej. Dobra, coś tu jest w ogóle. To jest jakiś... Aha, to jest ten wielki misiek, kurde. Wow, ale mi się to... Dobra. Teraz by się przydało, tak szczerze mówiąc, trochę energii. Więc zrobimy coś takiego właśnie. Dzięki temu mamy kolejne rakiety. Także teraz wbijamy na górę. Teraz zrobimy... Zaraz. Zrobimy zadymę na górze. Teraz ktoś tu do mnie strzela. Nie ma się. Wyłączcie te kamery, bo nic tylko wkurzają ucho. Ej, gdzie jest wyjście na górę? Ten gamon jest u góry, to na pewno. Gdzieś to musi być jakieś przejście. Pięknie. Wow. Mało brakowało, abym zginął. Pięknie. Dobra, jak się dostać teraz na górę, ja się pytam. Shut up. Poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę. Muszę ogarnąć. Wracasz na teren zamknięty. Pewnie, że wracam na teren zamknięty. Ja się pytam, jak ja tu mogę wejść. Oj, przeszedłem, cholera, nie chciałem tak zrobić. Okej. No kurde, no co jest? Jest, jestem u góry, dobra. To będzie na dyma teraz. A, to jest jakiś taki. Mogę wystrzeliwać pociski z rąk? Już nie żyję. A, spadłem. No, łaź do góry. Łap się tam. No kurde. O, jest. Dobra. O, kurde. To jest ten wielki ziom. Wow! Dobra. Trochę żeśmy go osłabili. Wow, 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 wow. Nie, 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 nie. Tego musimy kopnąć torbę. O, ten jest, kurde, całkiem twardy gość. Dobra, dobra, to trzymaj. O kurde, nie mam tego. Niedobrze, 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 niedobrze. Fuck off.
Dobra. Przydałoby się... O właśnie, tu jest dymek. Dobra, gdzie jest ten grubas? Kurde, no co za koleś, no. Dobra, mam cię, misiek. Co tam? W ogóle ludziska? Nie! Okej. Okay. Że jak? Kolego. Niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie wybrałeś tą robotę. What the fuck? Co to było? Jeszcze jakiś gad tu jest? Gdzie on jest? Nie mogę tak ciszyć. Okej. Okay. Cholera. Jak się poddali chłopaki. Okej. Okay. Rozwalimy. Będziemy mieli moc. Dobra. Kolejne odłamki będą zdobyte i to by było na tyle, słuchajcie. Myślę, że w tym momencie zakończymy live'a. Także... Dzięki wielkie za oglądanie tutaj mojego live'a. Dobra, no weź jeszcze ten odłamek. Zapodamy te wszystkie odłamki jeszcze, które tutaj nam wylądowały. Jak widzicie, energii dostaliśmy dosyć dużo za to. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Tu w ogóle jeszcze przemieszcza się gdzieś. Jak widzicie, i możemy oczywiście go dorwać. I but. Dobra, dawaj. Łaskocze. Fuck off. To jest, ktoś do mnie strzela? Gliniarz do mnie strzela. No żart, nie wąski. Co on robił? Wow, jakaś zadyma to widzę, chłopaki. Zniszczone narkotyki. Nie no, policjanci jeszcze do mnie strzelają. To jest właśnie ten minus cały. Minus tego, że zadzieramy po stronie zła jesteśmy. Okej. Okay. Uwolnijmy jeszcze tutaj. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Tu jeszcze miśki gdzieś były, ale one uciekły. I piszcie oczywiście w komentarzach w następnych filmikach, czy chcielibyście coś więcej zobaczyć. I ja was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.